Program Rozmowa Dnia, Anna Wsińska, witam Państwa. Gośćmi programu są minister infrastruktury Andrzej Adamczyk i Łukasz Schreiber, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Witam Panów serdecznie. Dziś w regionie wizyta robocza, ale kalendarz konkretny. Za rok kierowcy pojadą S5 do Grudziądza. Za ogłoszenie przetargu na S10 jeszcze w tym roku. Otwarcie drogi S10 w 2025. Obwodnice zgodne z planem, a port multimodalny w Emilianowie ma być silnikiem regionu, panie ministrze. Czy w dobie pandemii, kryzysu gospodarczego, trudnej sytuacji gospodarczej, no jest pan przekonany na 100%, że jest to plan wykonalny? Ale rzeczywiście, że tak. Nie wiem, czy państwo pamiętacie 2019 rok, czerwiec, lipiec. Łukasz zwracał się do pana ministra Schreibera, kiedy zapadła ta decyzja bardzo ważna dla drogi ekspresowej S10, że oto rząd zapewnia finansowanie tej inwestycji między Bydgoszczą a Toruniem. Przyjechaliśmy tutaj do Torunia. W tym studiu mówiliśmy o tym, ale wcześniej poinformowaliśmy na konferencji prasowej pod Bydgoszczą. Pod Bydgoszczą, tak. Przekazaliśmy te informacje. Jakież było niedowierzanie. Mówiono, że to absurd, a w zasadzie to wszystko na wybory na pewno. To wszystko na wybory, bo to przecież inaczej być nie może. I co się okazuje? Bo miało być partnerstwo publiczno-prywatne. Tak, miało być partnerstwo publiczno-prywatne. Tutaj dzięki inicjatywie to wielkie zasługi pana ministra i parlamentarzystów z województwa kujawsko-pomorskiego, pana ministra Schreibera, że to pieniądze na to przedsięwzięcie zostały przez rząd zabezpieczone. Ale i jaki jest tego efekt? I efekt tego jest taki, że możemy dzisiaj mówić o tym, że na kolejne lata mamy zaplanowane inwestycje, że mamy zaplanowany rozwój, ale przede wszystkim zabezpieczamy miejsca pracy w budownictwie. To prawie 1,5 miliona miejsc pracy w skali całego kraju. W Polsce budowy nie są zatrzymane. W Polsce budowy są realizowane. Oddawaliśmy niedawno zachodnią obwodnicę Bydgoszczy i jestem przekonany, że droga ekspresowa S10, która połączy historycznie Bydgoszcz i Toruń, również zostaje w swoim czasie zrealizowane. Pan pewnie tych pytań tak na co dzień nie słyszy, ale minister Schreiber na pewno, bo często padają pytania. Mówi się o S10, jest w planach S10, a czy jest w budżecie, a czy są pieniądze? Też niedawno była taka dyskusja, panie ministrze. Czy może pan utwierdzić mieszkańców regionu w przekonaniu, że wszystko zgodnie z planem? No, oczywiście, że tak. Znaczy, chyba najlepiej utwierdzają te słowa pana ministra. Zresztą proszę zobaczyć, jaką mamy sytuację. Minister infrastruktury w ciągu 2 tygodni jest drugi raz w Bydgoszczy. To też pokazuje, powinno uspokoić, jak wiele... czy to nie może zaniepokoić? To pokazuje, jak wiele się dzieje po prostu, jeżeli chodzi o ten obszar właśnie w naszym regionie, w naszym mieście. Tak jak to już wspominał pan minister, 31 grudnia przecież otwarcie było tego odcinka S5, które było ważne, myślę, dla całej zachodniej Bydgoszczy. Teraz mamy rozmowy, które idą dalej. No, dzisiaj i o S10, i o terminalu intermodalnym w Emilianowie, ale także byliśmy na północy regionu, będzie można chyba o tym powiedzieć jeszcze w powiecie świeckim. Natomiast no, zwrócę jedną uwagę. Tak, te pieniądze są. Są to pieniądze w budżecie zagwarantowane. Prace oczywiście idą. To nie jest tak, że można rozpocząć budowę nawet przy najlepszych chęciach z dnia na dzień, ale po zagwarantowaniu środków, no teraz jesteśmy na etapie tych wszystkich prac, które trzeba wykonać do momentu ruszenia. Poza pracami był też jeszcze inny wątek na konferencjach, między innymi nareszcie skraca się dystans. No, nareszcie witamy pana ministra w tej części regionu. Czy to oznacza, że ten dystans dzięki tym inwestycjom będzie skrócony? Dystans do kraju, dystans do innej części regionu, panie ministrze? Panie redaktor, no jasne, że tak. No, czy im więcej takich inwestycji, a Bydgoszcz przecież tutaj musimy to sobie powiedzieć. Ja pamiętam u pani redaktor w programie, jak byłem
kiedy pierwszy raz zostawałem posłem w roku 2000, na przełomie 2015-16 roku, to tematami głównymi było, no co z S5 i co z S10, prawda? I czy będziemy to robić? Wtedy też takie kłamliwe tezy formułowali politycy odchodzącej wówczas ekipy, jakoby oni już S10 zabezpieczyli środki. No, przypomnę, że niestety nie. Oni zabezpieczyli środki na dwa razy mniej ich niż inwestycji, które wpisali. W taki sposób, no to też możemy sobie wpisać do domowego budżetu dla dzieci na przykład dwa razy więcej spraw i spróbujmy to zrealizować przy połowie środków, prawda? Mówimy, no nie da się tego zrealizować. Pani ciekawe pytanie zadała dotyczące skracania dystansu. Dystans skracamy w całym kraju, jeżeli chodzi o odległości między miastami. Oczywiście w cudzysłowie skracamy odległości, bo one pozostają takie same, ale drogi, czas przejazdu drogi jest najlepiej absolutnie różny. Dystans. I to jest właśnie tak, że nasi poprzednicy o tym mówili, że to trzeba zrobić, a my to robimy. Skracamy dystans między Łodzią a Częstochową. Przypomnę, realizujemy w bardzo szybkim tempie budowę autostrady A1 między Łodzią a Częstochową. Mamy tam olbrzymie postępy. Skracamy dystans między Gdańskiem a Warszawą, bo budujemy ekspresówkę S7. Ja zapewniam, że skrócimy w sposób istotny dystans nie tylko między Bydgoszczą i Toruniem, ale dalej od Torunia w kierunku Warszawy. Połączymy drogę ekspresową S10 z drogą numer 7, a tam z kolei z ringiem wokół Warszawy. Czyli inwestycje drogowe przyspieszają. Jeżeli chodzi o inwestycje, właściwie o połączenia kolejowe w regionie, tutaj jest wyhamowanie, panie ministrze. Mówił pan dzisiaj na konferencji, też zadawał publicznie pytanie, krytykował działanie samorządu województwa. Pytał pan, czy będzie możliwa współpraca. Deklarował pan tę współpracę, panie ministrze, jeżeli chodzi o połączenia kolejowe. Deklaruję tę współpracę w imieniu rządu. Rząd Prawa i Sprawiedliwości chce współpracować z samorządami. Ja nie rozumiem postawy, bo jakby odniosłem się do dzisiejszej deklaracji. Nie rozumiem postawy władz samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Z jednej strony państwo polskie, polski rząd realizuje bardzo ambitny program przebudowy szlaków kolejowych w Polsce. Prawie 80 miliardów złotych w tej perspektywie na przebudowę szlaków. Szlaki nowoczesne, szlaki, które pozwalają poruszać się duże ilości pociągów z dużą prędkością, szlaki, które powinny być wypełnione pociągami. A co robią władze samorządu województwa kujawsko-pomorskiego? Likwidują połączenia kolejowe, likwidują pociągi. Likwidują ilość pociągów, zmniejszają ilość pociągów w sposób drastyczny. Powinno być odwrotnie, dlatego też te apele kierowane już, do tak, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego. Powinna wyglądać, ale panie ministrze, mu powiedział wręcz, że to skandal, ta sytuacja, która jest w regionie. Tymczasem, jeżeli chodzi o argumenty samorządu województwa, linie nierentowne, nie ma tam pasażerów, jest pandemia, trzeba szukać oszczędności, a przewoźnicy mają zbyt wysokie stawki, na jakie stać samorząd. Tak, no, trzeba szukać oszczędności. Jasne, wszyscy to rozumiemy w dzisiejszych czasach. Tylko po pierwsze i te oszczędności są niezbyt duże w tym wypadku, bo oszczędności są na poziomie 10%, zdaje się, a ilość skasowanych połączeń jest na poziomie 40%. No to także się jakoś ekonomicznie niezbyt wszystko w całości spina. To po pierwsze. Po drugie, to jest szukanie oszczędności na mieszkańcach, którzy nie mają żadnego sposobu często, czy też mają bardzo utrudniony sposób, jak dotrzeć do pracy. Na mieszkańcach, którzy muszą za to w tym momencie zapłacić dużo większe środki, którzy zostali niejako z dnia na dzień zaskoczeni taką sytuacją. Którzy muszą na przykład poczekać ileś godzin dłużej na to, żeby wrócić do domu. To jest takim kosztem zrobiona stosunkowo niewielka oszczędność. No to powiem tak,
tych pieniędzy można było poszukać na pewno w iluś innych miejscach. No ale nie przyjechaliśmy tylko żeby krytykować. To też znaczy, warto powiedzieć. To warto powiedzieć, że zaproponowaliśmy konkretne rozwiązania, na przykład takie, i to za to dziękuję panu ministrowi za tą dzisiejszą wizytę i za te pozytywne informacje dla mieszkańców, że w Warlubiu pociągi PKP Intercity będą stawały. To jest propozycja złożona samorządowi województwa, czy nie. samorządowcom, to jest, mieszkańcom? Nie, to jest propozycja, która po prostu będzie zrealizowana przez PKP Intercity. I no, teraz oczywiście jest szereg innych jeszcze gmin także wykluczonych. Można tam zapewnić transport autobusowy, choćby z funduszu autobusowego. To jest dzisiaj przecież kwestia dopłaty 3 zł do wozokilometra, a więc także z rządowych programów, więc to wszystko można spróbować zrobić. Jeżeli nawet ktoś chciał szukać oszczędności, to powinien wymyślić alternatywny system. Nawet korzystając właśnie z funduszu autobusowego, na który rząd już dzisiaj w trakcie pandemii praktycznie w całości pokrywa koszty. Dlaczego te pytania też teraz nie zostało zrobione? Pewnie i pan minister dostaje interpelacje poselskie w tej sprawie. Nie, ja otrzymałem interpelację. Akurat to mój najbliższy współpracownik, pełnomocnik rządu do spraw walki z wykluczeniem komunikacyjnym, minister Andrzej Bittel w grudniu skierował pismo do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego z apelem, z prośbą o to, aby pan marszałek kontraktował tyle połączeń, tyle pociągów, które zapewnią przyzwoity transport kolejowy w regionie, czyli w województwie. Panie ministrze, dzisiaj marszałek odpowiada telewizji regionalnej, odpowiada, chętnie wyjaśniłbym, na czym polega problem, jeżeli chodzi o właśnie o likwidację połączeń. Z zadowoleniem przyjąłem informację, że w czasie spotkania pan minister deklarował wsparcie, chętnie z propozycjami się zapoznam. Nasze cele są takie same, panie marszałku. Bardzo się cieszę, że pan marszałek w połowie stycznia zareagował na informację o tym, że wysłaliśmy do niego prośbę 11 grudnia. Panie marszałku, korzystam z okazji. Zapraszamy do współpracy samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Bardzo prosimy o to, aby pan jednak zrealizował oczekiwania mieszkańców, jeżeli chodzi o organizację połączeń transportu kolejowego w regionie. My dzisiaj, tak jak powiedział pan minister Schreiber, deklarujemy, że incydentalnie PKP Intercity będzie zatrzymywało się w Warlubiu, bo tam nastąpiła taka zapaść połączeń pasażerskich. Więc PKP Intercity będzie tam zatrzymywało od marca swoje pociągi. Mam nadzieję do czasu, kiedy pan marszałek zakontraktuje większą ilość pociągów, umożliwi mieszkańcom województwa normalne funkcjonowanie, dojazd do pracy. Można powiedzieć tak, to nie tylko kwestia związana na wprost z ekonomią, ale przecież czy z zapewnieniem transportu, ale również z Zielonym Ładem. To władze samorządu województwa kujawsko-pomorskiego postępują, decydując się na zmniejszanie ilości pociągów wbrew Zielonemu Ładowi, wbrew staraniom także i naszego rządu, aby zmniejszyć emisję środków transportu. Każdy z tu obywateli, którzy nie pojadą pociągiem do pracy, pojadą swoimi samochodami. To setka czy kilkaset samochodów na drogach, bo też o komunikacji które wyrzucają niestety ale więcej spaliny, które powodują niebezpieczeństwo na drogach. O tym wiemy i no cóż, tutaj zbyt mało czasu, żeby te myśli i te wątki rozwijać, ale o tym chętnie porozmawiamy z panem marszałkiem, zarządem samorządu województwa małopolskiego. Tak, deklarował to pan minister, deklarowałem również ja publicznie w Bydgoszczy taką pomoc i gotowość do rozmów. Oczywiście żadnej, żeby była jasność, żadnej inicjatywy nie ma. Zostały skasowane połączenia i nikt nawet nie chciał spróbować wymyślić żadnego rozwiązania. Bo to mieszkańcy też mogą zgłosić swoje uwagi. Być może to zmieni, być może i głosy tutaj, i ta chęć dialogu, rozmowy, i głosy mieszkańców zostali pozbawieni tego dostępu. Panie redaktor, ja dzisiaj spotkałem się z kilkunastoma mieszkańcami.
Boże, samorządowcami, wójtami, burmistrzami, radnymi. Każdy z nich mówi podobnie. I relacja z tej wizyty będzie w zbliżeniach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, Łukasz Schreiber, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, byli gośćmi programu. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję bardzo.